Siemanko kochani, witamy was na kanale Steeped. To jest kolejny odcinek naszego Steeped Show, czyli kontentu, e, który dotyczy kultury chrześcijańskiej i tego, jak chcemy ją budować. O tym sobie gadamy dzisiaj na kanale po raz drugi. E, nasz gość specjalny, czyli Anatom. Wielkie no, brawa dla niego, brrr. ludzie. E, słuchajcie, dzisiaj pogadamy sobie trochę o tym, jak wygląda obecnie kultura chrześcijańska, głównie kultura chrześcijańskiego rapu, i pogadamy sobie o tym, co my, jako przyszłość tego gatunku, postanawiamy zrobić z tym, co dzieje się teraz. Tak żeby w przyszłości... nadzorcza chrześcijańskiego rapu w Polsce dzisiaj zebranie zarządu, zebranie zarządu i, i ustalenia na najbliższe lata. Plan dokładnie, na najbliższe lata. Dokładnie. Co zrobić, żeby było lepiej, co zrobić, żeby było lepiej niż dobrze, i żeby chrześcijański rap, ale też w ogóle cała kultura, Chrześcijańska, którą młode pokolenie tworzy, żeby wzbijała się naprawdę na, na wyżyny. zarówno duchowo, jak i powiedzmy społecznie, towarzysko, jak i po prostu jeśli chodzi o samotwórczość. Także rozkmijmy ten temat, bo właśnie tak jak gadaliśmy w poprzednim odcinku. W którym więcej nawiązywaliśmy też do wspólnego naszego utworu, czyli nie mamy czasu na sen bądź na sen, jeszcze nie Wy wiemy, wiecie, w tym momencie my jeszcze nie wiemy dokładnie twojego utworu z moim gościnnym udziałem. Gadaliśmy sobie bardziej, tak powiedzmy, osobiście, a teraz spójrzmy troszeczkę w szerszym kontekście na, na to środowisko, na te community, które gdzieś tam współtworzymy. No i. Przede wszystkim to, co rzuca mi się właśnie na oczy, o czym już też trochę gadaliśmy, to naprawdę mam wrażenie, że kiedyś chrześcijańskich artystów, ale chrześcijańskich raperów, chrześcijańskich raperów po prostu jakby było więcej. Może mi się wydaje, ale takie mam wrażenie. Jakby mm, po prostu kurde jakaś była susza, czy nie wiem, co po prostu się dzieje. Powiem nie? ci tak. E, ja, e, ja trochę. E, obrazowo patrzę sobie na e, jeden taki moment, e, jeden taki moment zwrotny, jeżeli chodzi o chrześcijański rap w Polsce. E, to był no. moment, który na pewno bardzo dużo zmienił i to był moment, w którym e, medium nawraca się i zmienia pseudonim na tau. E, tak. Zrobiło to bardzo dużą robotę i trzeba oddać Piotrkowi e, zasługę, m, ponieważ e, tak duża postać e, muzycznie... Mhm z rynku mainstreamowego jeszcze nigdy nie, nie konwertowała, tak? Na chrześcijański tak. rap z rapu takiego tak. świeckiego, normalnego, światowego. I myślę, że można by było to porównać do, do takiego ruchu, jakby dzisiaj Medium w tamtym momencie był tak postacią szanowaną i tak sporą, jakby dzisiaj nie wiem Żabson się nawrócił stary i zaczął mm -hmm. nagle tworzyć chrześcijański trap. No właśnie. No to podejrzewam, no. że to by miało podobny no. impact, tak? Bo wraz z tym, z tym ruchem tak jak Dobra, o, o Kini No, człowieku. Pomyślałem o kimś, kto nie jest na swojej wytwórni. Ale... Nie, nieważne. Może. Ale no, duża rzecz w każdym tak, razie. Tak, tak, dokładnie tak. tak. I. No tak, bo tam jeszcze dochodził ten aspekt odejścia, potem, od, e, odejścia tak. od tego, od e, z asfaltu i, tak. i stworzenia e, swojej wytwórni. No. E, więc no, Kenny Zimmer tutaj ewentualnie. <laughs> jest to takie... jakoś <laughs> totalnie e, od czapu mi przyszło. Bo do tak, tego Albo, czasu... albo Shivas. E, Shivas <laughs> się nawraca, człowieku odchodzi <laughs> tak. od szpaka i zakłada e, swój label chrześcijański, I do... w dzisiejszych I do, czasach. dołącza i... do Red <laughs> Dokładnie. <śmiech> ha 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 A było fita jakąś, o coś. stary. No i jest Bengel, no. no, Bo tak do że... tego czasu, do tego czasu jeszcze żeby tylko dać kontekst, chrześcijański rap był podobno w ogóle obecny od jakiegoś 95 96 roku, czyli praktycznie od samych początków rapu w Polsce. Tak. Ukazywały się jakieś super niszowe projekty pojedyncze mhm. chrześcijańskiego rapu, które były reakcją na no po prostu na tą kulturę, która się rozwijała tak. i gdzieś od zawsze był ten pierwiastek chrześcijański rapu również w Polsce, tak samo jak to mamy w Stanach. Tak, i trzeba um, też oddać przy tym, no. e, tak jakby, wiesz, to co, to, co cesarskie cesarzowi i, i, i uznać takich artystów, wiesz, jak, jak tak. chociażby Bęsiu z Jonasem, którzy tak. od bardzo długiego no. czasu, czy Full Power Spirit, czy tak. e, już nawet nie pamiętam, Royal Rap, e, czy Kola właśnie, czy Arkadio, to są tak. raperzy, którzy myślę, że na e, sporo lat przed nami zaczęli to robić. No. I, I, na i przykład... tworzyli tą mm -hmm. niszę, mimo tego, że ona nie tak. była tak spopularyzowana jak po impakcie TAU. Tak. I na przykład pamiętam, że y, chyba album wydany w 2004 roku Full Power Spirit Decalog, y, to była taka nazwijmy to. No, nie składanka, bo to była płyta w Will Power Spirit, ale była pełna gości i była konceptualna. 10 numerów, każdy oparty na jednym z dziesięciu przykazań. Tak, tak, tak. I tam to było mocne o tyle, że byli tam naprawdę potężni goście. I chyba to był na tamten moment największe takie wydanie w chrześcijańskim rapie, ponieważ tam gościnnie pojawili się wienio i. I Pele, wtedy jeszcze Pelson, czyli wtedy Pele mhm. z Molesty, chyba w, w oddzielnych kawałkach. I mhm. pojawił się bodajże też Łyskacz z morwła. Mhm. Um, i jakieś tam jeszcze inne osoby. Ale no była to taka mocna płyta, um, ale to wydaje mi się, że był taki największy no, to splash, który chrześcijański lab zrobił w Polsce. I zawsze chrześcijański rap był po prostu taką niszową odpowiedzią na to, co dzieje się w mainstreamie. No i generalnie docierało to do jakiejś tam małej grupy ludzi, był ten dobry przekaz, był przekaz o tym, żeby nie zmarnować swojego życia, żeby zastanowić się nad tym, dokąd człowiek zmierza, było to bardziej takie ewangelizacyjne, skierowane do, do właśnie tej kultury po prostu pełnej niewierzących ludzi, nieznających tak, Boga, nie? Tak, poza tym, nie? wiesz, tak jakby wtedy no. patrząc się na sam rap, w sensie na rap jako tako, to generalnie muzyka rapowa mm -hmm. taka była, tak? Gdy sobie odpalisz stare Similacja. projekty WWO, no, no dlaczego dzisiaj jest tak jakby, wiesz, taki bunt słuchaczy, mm -hmm. tak jakby tych weteranów, że o, teraz to gówno nie przekaz, wiesz, jakieś śpiewanie tak, 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 o niczym tak, tak. i tak dalej, wiesz, ale to jest nowy nurt, nie? Który tak jakby kumają... Tak kumają, kuma młodzież dzisiaj, kumają dzieciaki, e, oni się nie wychowywali na tym rapie, który zawsze musiał być o czymś, mm -hmm. nie? I tak. tak jakby analogicznie do tego, że ten rap generalnie wtedy taki był, no to chrześcijański rap wtedy też taki był. Faktycznie. No I... właśnie, tak, 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 to było y, racja, takie były powiedzmy realia. No i właśnie wiesz, ten chrześcijański rap gdzieś tam pojawiały się czasem jakieś większe rzeczy, ogólnie jakieś składy gdzieś tam się kotłowały, potem wiadomo właśnie kolach, royal rap, było coś takiego jak Festiwal Praski, czyli taki właśnie festiwal organizowany w Warszawie w Parku Praskim, mm -hmm. w którym pamiętam, ja miałem chyba w ogóle z 13 lat i wtedy grało e, trochę jak takie Trap Night, które się odbyło podczas mm -hmm. Fresh Mercy, wspólny koncert, ale festiwal, gdzie zagrało w ogóle nie wiem, czy nie z 20 chrześcijańskich raperów, bo pamiętam o, w ogóle grubo. plakat tego wydarzenia. Nikt tak naprawdę nie był tam znany, jakby nie było jakiegoś ocierania się o mainstream ani nic takiego, mm -hmm. ale tych wykonawców było dużo i było tam co najmniej 20 osób, może 30, nie? Um, stąd pamiętam tak, jakby, że kiedyś może było ich więcej, bo po prostu Wiem. pamiętam ten plakat i naprawdę ten line-up, i byłem na tym festiwalu i była to właśnie taka muza, tak jak mówisz, nie? Oparta w tych realiach właśnie takiego bardziej z przekazem nawijania. Um, no, ale zawsze to była taka niszowa odpowiedź na to, co się dzieje, i jakby tak. nie, nie mająca większego jakiegoś odbicia, powiedzmy, w, w rapie. No i właśnie przychodzi ten moment, w którym medium się nawraca, tak, e, tak. idzie na swoje, zaczyna po prostu. Mhm. No, wprowadza też coś nowego na pewno do liryki chrześcijańskiego rapu, bo wnosi zupełnie jakieś świeże spojrzenie. Potem też idzie trochę jednak w tą stronę takiego świadectwa i takiej powiedzmy ewangelizacji, tak, ale jednak tak. wniósł dużo świeżości. No. Nie no, mnóstwo, wiesz, sam fakt, że jest, wiesz, Piotrek mega zdolnym raperem, nie? I tutaj tak. Hmm, wiesz, potężna ilość skillsów. Przez wielu uważany za jeden tak. z najlepszych tekściarzy w Polsce, za jeden z najlepszych e, raperów, generalnie, jeżeli chodzi o składnię, wiesz, o, o, o oryginalność, tak. o jakość tego, co robi. Więc e, no, to był naprawdę piękny gol do bramki niewierzących, e, no tak. że, że Piotrek się nawraca i, no i otworzył no. e, dosyć szeroko drzwi dla chrześcijańskiego rapu. Tak. Ja w ogóle pamiętam. Czekaj, numer wydany na kanale Asfaltu, który był takim numerem, jak taka linia graniczna pomiędzy mm -hmm. tym starym, właśnie mediumem. Ostatni numer jako medium, i potem właśnie stał się bozątał i wszystko. Mm -hmm. e, pamiętam, że było takie zdjęcie w SEPI na okładce. A, medium, kim jesteś? 10 mm -hmm. lat temu na kanale Asfalt Records. Pamiętam, że ten numer po prostu zrył mi banie, był tak no. mocny. I właśnie już gdzieś tam nawiązywał do, do nawrócenia, które tam tak, przeżywał tak, dosłownie tak. w tym czasie. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale no z mojej jakby tam dedukcji, mojego researchu wynika, że po tym no mamy erę przed przedtałem, i po. Można i tak tał, powiedzieć. No, totalnie. Można to tak powiedzieć. I teraz prawdopodobnie zaczyna się. Z całym szacunkiem dla Piotrka, to może zabrzmi trochę dziwnie, ale zaczyna się w jakiś sposób era może nie potał. No, ale zaczyna się nowe pokolenie, które tak, teraz. Tak. No wiecie o co chodzi. Wiecie o co chodzi. Totalnie, nie? To znaczy ja. ja czas, też, czas się trochę zmienia, nie. Też wiesz, Piotrek ma ma taką, ma taką tendencję i ma taki dar niezwykły, że on potrafi się odnaleźć tak jakby w każdych czasach w swojej świeżości ze względu na mm -hmm. ze względu na swoje umiejętności, na swój feeling. Jak najbardziej. I tak jakby no. moje to, to jest, to, to w ogóle nie jest pytanie ani, ani nie do mnie, ani nie do ciebie, to tylko Piotrek i Pan Bóg zna odpowiedź na to pytanie jak długo jeszcze on będzie chciał i tak jakby jak długo jeszcze Pan Bóg będzie Dokładnie. go posyłał, nie? No. Bo my absolutnie tutaj nikogo nie wyganiamy, wiesz? Tak. Ale, ale Ale no wszystko no. Hmm. Ma swój jakiś naturalny bieg, i pytanie jest, jak długo jeszcze będzie chciał cisnąć, a jak tak. e, e, kiedy przyjdzie taki moment, że już poczuje, że tak jakby e, pałeczka w sztafecie zostaje przekazana, i on teraz skupia się na przykład głównie na rodzinie, tak. e, a nowej muzy no już nie robi. Ja myślę, że jeszcze powalczy. To jest taka moja. Tak ja tak... Na ten sezon takie prze, przewidywania. Tak, na ten, <laughs> sezon, na ten sezon takie przewidywania, że on jeszcze może powalczyć, no. że, że jeszcze coś zrobi, no. Że, no. że to jeszcze nie jest ostatnie słowo i nie odwiesi mikrofonu tak. na kołek. Jak jeszcze strzeli. Tak, jak Włodzimierz Szaranowicz <laughs> czy, czy Dariusz Szpakowski, nie wiem kto tam się zawinął już z tego, z tej budki komentatorów, to myślę, że Piotrek nie będzie no. jeszcze, jeszcze tą osobą, która odwiesi mikrofon na kołek. No. Na pewno no, jest ale już... jest trochę wrażenie, że no coś się zmienia, bo na przykład przez mainstream Tao do tego czasu był uznawany jeszcze jako taki raper mm -hmm. totalnie na czasie w tym pokoleniu, które rządzi i tak dalej, a od pewnego czasu jest już taki, yy, nie w środowisku chrześcijańskim, tylko ogólnie w rapie, mm -hmm. jest już takie wrażenie, że no okej, okay, Tao jest z tej starszej generacji, no bo tak. w, w rapie zwykłym, światowym, no rządzą już młodsi, nie? Znaczy wierzę że rap, W rapie chrześcijańskim yy... tak nie jest do końca. Ale wiesz, mówię jakby o tej percepcji mm -hmm. z zewnątrz, nie? Nie? Jest, tak, nie jest tak też ze względu na to, że w rapie chrześcijańskim nie było do tej pory zbyt wielu powodów, żeby to się zmieniło, tak? No tak. I nie było zbyt wielu konkurentów dla, dla, no. dla pretendentów do objęcia tej pozycji, że tak powiem, tak, do tak, tej tak. No. żółtej koszulki lidera, tak? tak w tym dokładnie. pucharze świata. Kogoś, kto po prostu będzie dawał ten ogień dla tak, całej sceny, tak, 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 nie? Bo tak, to tak, trochę o to chodzi, że dokładnie. zawsze po prostu, nawet po prostu Bóg zawsze daje kogoś, kto czy w kościele, No musi czy być w jakiś mojżesz, nie? Tak, ktoś po prostu <laughs> pali ten ogień, i inni mogą się jakoś budować od tego, nie? No, ogrzać I... trochę przy tym i wiesz, i tak. i tak jakby samemu nabrać odwagi, nabrać siły, żeby, żeby podjąć no. rękawice i wiesz, i spróbować. Dokładnie. Ym... Też, Natomiast jeśli, jeśli też mogę jeszcze, myśl, no... jeszcze nawiązać, tylko jeszcze do tego, że stałem, była ciekawa taka historia, która mnie bardzo też interesuje, bo. Temat gdzieś tam środowisk, denominacji, jedności, braku jedności w kościele jakoś zawsze mocno mnie interesował i no jest to takie brzemię też w moim sercu, mm -hmm. żeby o to walczyć. No i na przykład wiem, że właśnie tuż po nawróceniu ta mega mocno poszedł w takie klimaty charyzmatyczne, o uzdrowienie, bardzo takie charyzmatyczne klimaty na koncertach, gdzie tak, modlił tak, się tak, za tak, ludzi było w tak. ogóle. I bardzo poszedł w tą stronę. I do dzisiaj na grupkach rapowych masa ludzi go pamięta z tamtego czasu. Tak. Jako tego typa, który modlił się o uzdrowienie chorych ludzi na koncertach. Tak, to zresztą gdzieś tam no. właśnie no, na, na, tych, na tych grupkach, tak jak mówisz, rapowych stricte niechrześcijańskich, nie? Tak, to tak, można tak. powiedzieć, że to no. nawet w pewnym stopniu w tym środowisku świeckim stało się memem, że tam tak. przyjść na koncert, to, to, to będziesz uzdrowiony, nie? Tak, Więc to, tak, tak. No to, to, to było trochę w tym środowisku no. świeckim, że ludzie mieli z tego bekę. Nie? Tak. No i wiesz, mam wrażenie, nie wiem, jak dokładnie, ale tak, jak znam sto takich historii, że Prawdopodobnie zaczął to robić, dostał po łapach tak mhm. hardkorowo, że zrobił totalnie odwrót o 180 stopni mhm. w drugą stronę, i pod znakiem tego, co właśnie robił po tym odwrocie, upłynęły te, 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 też te ostatnie lata. Te nie? Ostatnie tak mam lata, wrażenie. No. Mówię w takim sensie po prostu vibu, który gdzieś tam się dział na scenie też, mhm. nie? Że, to, mhm. że to było coś takiego. Nie? E i pod tym kątem czuję, że teraz na następuje nowe rozdanie, no bo jesteśmy chociażby tacy my, nie? No. Którzy naprawdę my wchodzimy z innej trochę pozycji. I wiesz, jakby, wiadomo, że jakby. Nie mówię tutaj o poziomie skillsów, czy o poziomie, nie wiem, kto jest najlepszy. Kompletnie nie, nie, o to bo to chodzi, tak jakby nie? nie są w ogóle rzeczy, wiesz, tak. moim zdaniem to nie są rzeczy mierzalne, nie? No. Tak jakby możemy się kłócić, kto ma większy zasób słownictwa, kto tak, to ma lepsze delivery to i tak no. dalej, ale to tak jakby w rapie w dzisiejszych czasach nie ma znaczenia, bo e, znaczenie tak. ma to, czy ludzie lubią twoją muzę, nie? Czy tak jakby, czy tak. kupują ciebie jako osobę, czy jesteś no. dla nich autentyczny e, i czy to, co dajesz, to, co dostarczasz, mm -hmm. jest atrakcyjne, nie? I to tak jakby tak. dużo więcej rzeczy ma wpływ, często nawet losowych, od których, na które nie masz wpływu, nie? Które po prostu tak. są twoim e, naturalnym e, jakimś talentem, nie? Tak. Czy, czy, czy naturalnym bogactwem, naturalną zaletą, których no. nie da się wypracować w Dokładnie. studiu godzinami pracując, nie? No. Więc po prostu wchodzi, no, no jest młode pokolenie, nie? Mm -hmm. Które na przykład właśnie szuka y, po prostu też nowych nowych chrześcijańskich raperów, nowych chrześcijańskich artystów, którzy będą trafiać do tego młodego pokolenia. Po prostu czas jakby płynie, nie? I też widzimy to. I wchodzi też ta nowa szkoła, nie? Tak jak to w zwykłym rapie już od wielu lat się dzieje, tak też troszkę wolniej w chrześcijańskim rapie, no bo to jest jakoś tam normalne, bo mniejsze community po prostu. No i, i, i troszeczkę zmienia się to, że po prostu jest dużo więcej młodych osób w kościele, które szukają Muzyki dla siebie. Nie? Tak, ale to też właśnie y, tak, y, uzupełniając, tak jakby to, albo raczej nie mm -hmm. uzupełniając, tylko kopiąc tą myśl w mm -hmm. kierunku takim, y, przyszło mi do głowy. Że popatrz właśnie, jak, jak, jak duża jest potrzeba w tym środowisku młodych ludzi, tak. młodych ludzi wierzących, młodych ludzi, który, które, którzy są zrzeszani w przeróżnych wspólnotach, w przeróżnych jakichś, wiesz, gromadkach, ekipkach. I pierwsze, co mi do głowy przychodzi, to na przykład takie wydarzenie światło w mieście. Tak. Eee, no. Przekozackie. Ja w ogóle nie miałem okazji tam być i bardzo bym chciał. No. Eee, także liczę na zaproszenie. <laughs> tam wjeżdżam no, tam z koncertem w przyszłym roku, jak Bóg pozwoli. O, eee, no, natomiast. Musisz no, tam zagrać stary, to jest super. Ja tam byłem no właśnie... chyba dwa lata temu. To jeszcze było dużo mniejsze wydarzenie. Mm -hmm. No ja oglądałem tam, stary z tego finału z tego ludzie. roku, nie, no. i ja sobie myślę, Boże, tak bym chciał, żeby to właśnie wyglądało, nie, no. że gromadzi się, stary piękna, Totalnie. przebojowa, e, m, świeża, atrakcyjna, młodzież stary, piękne dziewczyny, no. fajni faceci, wiesz, którzy mają w sercu Pana Boga, i oni gromadzą się razem ze sobą na dużej, na dużej imprezie e, Bożej, tak. na której nie dzieje się nic złego. Oni wajbują tam człowieku do muzyki chrześcijańskiej i wiesz. Nie tylko Dokładnie. uwielbieniowej, nie? Bo ja e, lubię to podkreślać, że w, 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 często ludzie jak myślą sobie o muzyce chrześcijańskiej, to z automatu mówią muzyka uwielbieniowa. Ale ja mm -hmm, sam mm -hmm. jako, t, jako tak. chrześcijanin, jako też twórca chrześcijański, ty na pewno też, masz taki vibe, że czasem jedziesz sobie samochodem i chciałbyś powajbować. Tak jakby t, tak. Nie, nie chcesz teraz słuchać muzyki, przy której Dokładnie. się modlisz, tylko chcesz tak. odpiąć wrotki i powajbować, posłuchać tak. sobie muzyki takiej, wiesz, która sprawi, że będziesz miał dobry mood. No, takiej lifestyle lifestyleowej lifestyle muzy, po prostu no. rozrywkowej, ale z drugiej strony też chciałbyś, żeby ta muza była czysta, no właśnie, no żeby właśnie. ona była dobra, żeby, żebyś nie musiał się obawiać tego, co jest w niej zawarte, co się pod nią kryje, tak. i chciałbyś, żeby ona była dostarczana z czystego źródła przez ludzi, którzy mają podobne serce do twojego. I... dokładnie no dokładnie. i właśnie, i tutaj no. jest ta przestrzeń, bo jak Stany mają mega dużo takiej muzy, też o tym mówiłem tak. ostatnio w podcaście tym naszym z Krzyśkiem, że Stany generalnie stoją na, na kulturze gospelowej, nie? Tam no gospel jako, jako korzeń, nawet dla muzyki popularnej jest bardzo ważny. No właśnie, dokładnie, dokładnie. A w Polsce tego no. nie ma, nie? W Polsce nie ma kultury muzyki gospelowej. Nasza muzyka kościelna jest zupełnie inna. Mhm. Od, od tej muzyki, która tam w kościele dominuje, i my musimy, wydaje mi się, oddolnie tworzyć to. Natomiast tak. to pokolenie, o którym wspominasz to pokolenie mhm. młodziaków, małolatów, aktualnie, wiesz, nie wiem, licealistów, gimnazjalistów, mhm. czy tam teraz to podstawówka, studenciaków tak. to są ludzie, którzy, jeżeli się wcześniej nawrócili, jeżeli wcześniej wybrali świadomie albo się w ogóle nie nawracali, bo na przykład byli już wychowywani w domu ludzi wierzących, mhm. Ale oni żyją w świecie ludzi, którzy bawią się, którzy doświadczają, wiesz, jazdy na przeróżne festiwale, jeżdżą po świecie, no oglądają, tak, chodzą tak, na imprezy, tak, tak. na dyskoteki. I tak. widzisz, to jest Świat, niesamowite. W którym młode pokolenie już w muzie czy w entertainmencie, w rozrywce już jakby przejęło stery, nie? Tak, Inny świat, TikTok nie? i jak mnóstwo z, wiesz, małolatów na TikToku, którzy tam funkcjonują, tak. chrześcijańskich, wiesz, dzieciaków, którzy tam no dodają content taki tak. lifestyle'owy, chrześcijański i tak dalej. I kto może Dokładnie. im dostarczyć ten content po polsku? No kto? No. Dokładnie. Tym bardziej, że też może wytłumaczyć jedną rzecz, że, wiesz, mówię o tych pokoleniach, tak jakby to było takie, że nic nie płynie, tylko jest jedno, wiesz, cięcie i drugie, nie? Mhm. Ale... Wydaje mi się, że w polskim rapie, właśnie przez to, że my nie mamy tej kultury gospel, nie mamy w ogóle kultury czarnej muzyki, że u nas trochę tak jest w ogóle też w rapie, że. Był old school, old school, old school, potem był, wiesz, gang Albanii i był New School, New School, New School, a w Polsce nie było do końca, no był jakiś sitek, ale nie było na przykład tego, co w latach 2000 w Stanach się działo. Mhm. Tak, mi, nie wiem, mi się wydaje, jako latowi wtedy, że w Polsce nie jest to tak płynne, nie idzie ta muzyka tak płynnie jak w Stanach, tylko bardziej mamy te pokolenia. Może wiesz? Zaczy, wiesz w nie Stanach, wiem, czy tak jest. Nie? W Stanach to jest troszeczkę też jest podzielone. Po w Stanach prostu. to jest też troszeczkę podzielone na. Y, 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 troszeczkę to jest też podzielone na obszary, tak, bo tam bardzo dużo mm -hmm. takiej nowoszkolnej muzyki, albo właśnie źródła tej nowoszkolnej muzyki można mm -hmm. szukać na południu, gdzie tak. Atlanta, Houston, gdzie było bardzo dużo Memphis, gdzie było bardzo dużo tak. takiej muzy właśnie tej nowoszkolnej, trapowej, mmm, Dirty South'owej, krankowej, E, która stanowiła gdzieś pewnego rodzaju podwaliny pod to, co dzisiaj dominuje, tak, na scenie, no. czyli pod trap, aktualnie już też pod, pod rage czy hyperpop, to są te takie nowe e, formy Mm, które się wykorzystuje tak. aktualnie w, w rapie. Natomiast w Polsce nie można było liczyć na to, że gdzieś tam w jakimś obszarze Polski e, znajdzie się no. po prostu grupa raperów, która wykreuje swoje brzmienie, tylko w Polsce można było liczyć na raperów, którzy tak. będą chcieli eksperymentować z brzmieniem i będą inspirować się czymś, co jest e, świeże. Ja pamiętam, e, podejrzewam, że to nie no był właśnie. pierwszy taki projekt, ale ja gdy byłem jeszcze bakiem za czasów baka, mhm. to dla mnie mega przełomowym projektem była muzyka rozwiązywana. Zrywkowa PZ. Mm -hmm. no to właśnie. był 2010 rok, bodajże, i to był projekt, na którym pojawiły się cykacze, mm. na którym pojawiły się klapy trapowe, e, bardzo newskuwe mm -hmm. syntezatory, e, gdzie no, takie brzmienie nie dominowało. No tak. no, Dla ludzi no. to było też szokujące w tamtych czasach. No bo właśnie, no trochę właśnie. wcześniej no to się inspirowano y, jakimś tam West Coastem takimi soczystymi bębnami, piszczałkami, wiesz, był, kiedyś tak. był taki kawałek takimi brudnymi syntezatorami ciężkimi, był taki kawałek nie pamiętam już kogo, Bujaka się chyba nazywał, no to też takie ciężkie syntezatory i tak dalej, wiesz, nice. było trochę takich onar też przecież dużo niuskulowych rzeczy wypuszczał, on tak, też tam takie właśnie faktycznie. trapowe, y, y, trapowe inspiracje. No. Więc to się pojawiało, no. ale tak jednostkowo, jednostkowo. Tak, Pamiętam, no że Góral na El Polaco bardzo dużo miał takiej muzy, e, właśnie powiedziałbym, że może, nie wiem, ale może inspirowanej trochę DJ-em no. Khalilem, nie DJ-em Kaledem, tylko DJ-em Khalilem. E, A możliwe w sumie, w Właśnie tak. takimi rzeczami, wiesz, takie soczyste klapy wielowarstwowe, e, mm -hmm. jakieś piszczałki arabskie i tak dalej. Dużo było takiego brzmienia w pewnym momencie, więc to też nie tak. było tak, że był boom -bap i nagle trap, tylko było kilku no artystów, Pomiędzy tak, tym wszystkim, którzy no. eksperymentowali z nowym brzmieniem w tamtych czasach, ale to jeszcze nie był trap no. jako taki. Trap dopiero zaczął ewoluować w pewnym momencie, zaczął się krystalizować tak. i zauważ, że z tego wszystkiego, z tych wszystkich prób, trap został. Mm -hmm. No I właśnie. On, I on no dalej właśnie. trwa, nie? No. Trap, drill, rage, to są rzeczy, które pomiędzy tym wszystkim był tak. jeszcze afro trap do dzisiaj męczony niesamowicie. <laughs> y, więc, y, więc tak. tak, więc no. no. No, no właśnie, tak odnosząc to, nie da się tego odnieść do końca do polskiego chrześcijańskiego rapu, ale no w polskim chrześcijańskim rapie jest tego przepływu no mniej na pewno, mm -hmm. nie? Jest właśnie to wszystko wolniej się toczy i ogólnie. Yy... Wolniej też te wszystkie trendy wchodzą, wolniej powiększa się to środowisko, mhm. wolniej się zmienia, wolniej się rozwija. Nie? Mi się wydaje, że to też jest kwestia tego, że zaangażowany odbiorca chrześcijańskiego rapu, tak jakby, bo wcześniej wspominałeś mhm. w poprzednim odcinku o tym, że bardzo często na tych konfach, na różnych imprezach, mhm. tam gdzie jesteś, są ludzie, którzy niekoniecznie są hip-hop headami. Ale lubią tak. tą muzę. I zakładam, że to no nie właśnie. będą osoby zaangażowane w środowisko chrześcijańskiego rapu. Zakładam, że oni nie tworzą grupek chrześcijańsko-rapowych, tak. tylko no. oni po prostu sobie żyją, wiesz, prowadzą sobie jakiś tam swój, y, jakieś tam swoje żyćko i przy okazji na jakiejś imprezie odpalą sobie, ale to nie jest ich lifestyle, wiesz. Tak, dokładnie. E, y, dokładnie. I ci, którzy y, traktują to jako Lifestyle, to zazwyczaj są. Y, wiesz to zazwyczaj są oldheadzi nie to zazwyczaj są jakieś tak. stare dziady w cudzysłowie e, bumerzy którzy wiesz siedzą w oldschoolu tak. i oni na przykład psioczą na autotune, wiesz oni psioczą no właśnie, na rage, tak, oni psioczą tak, tak, na rozwój, nie? I tutaj bez ciśnienia do nikogo, broń Boże, tak, tak, fajnie, tak. że jesteście i że, że tak jakby jesteście cały czas głodni tej muzy. No. Szkoda natomiast, że nie ma waszego odpowiednika w młodym pokoleniu, nie? Że nie dokładnie, ma tego dokładnie. grona, no właśnie, które by tworzyło tak. to community oddolnie i dokładnie. oni by się inspirowali, na grupkach by gadali, a co to tam cukier, a co to tam anatom, a co to tam ten zrobił, a tamten zrobił, wiesz, i tak jakby przerzucaliby dokładnie. się po prostu jakąś kminą. Wydaje mi się, że to młode community jest dużo mniej zaangażowane i mm -hmm. dlatego go nie widać. A to stare, Bardzo które ciekawa. nas czasem męczy jako młodych ze względu na to, mm -hmm. że ciśnie nas cały czas od człowieku autotionowców i bez talenciów, mm -hmm. bo śpiewamy na autotionie zamiast zarapować na solidnym, klasycznym, oldschoolowym bicie, tak. no to, to to są ludzie, którzy są zaangażowani i cały czas szukają tego, nie? To racja. W sumie o ile w nowoczesnym rapie to community dalej działa... Mm -hmm. grupki rapowe i tak dalej, nie? No maxu, w zasadzie no to działa, w erze trapu i tak dalej. Tak. No tyle faktycznie e, nie mamy tylko community w ogóle może w muzie chrześcijańskiej, nawet nie tylko w rapie, mm -hmm. bo w jakiś sposób jednak chrześcijańska muza jest, jest razem z, przez, przez mm -hmm. fakt bycia po prostu w kościele, Muzyką tak, jakby tak, kościoła, tak, 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 tak. czy wychodzącą z kościoła. No to faktycznie może trochę brakuje tego community, nie? Mm -hmm. bo teraz E, właśnie przejdźmy już trochę tą perspektywą właśnie do przodu, mm -hmm. e, bo sytuacja mniej więcej wygląda tak, jak opisaliśmy, nie? W sensie nie wyczerpiemy tematu, no nie, czym jest rap chrześcijański, co było, co jest i, i, i tak dalej, ale mniej więcej w takim momencie się znajdujemy. E, słucha nas właśnie masa was, insiderów, którzy działacie w kościele, może nawet robicie swoją muzę, więc wiecie totalnie, o co chodzi, bo zastanawiacie się nad tymi samymi tematami, co my, nie? I teraz e, Mogłoby tu razem z nami siedzieć jeszcze kilku, może kilkunastu innych wykonawców i moglibyśmy razem to rozkminiać. Jest nas tylko dwóch, musimy rozkminić. Musimy każdym razie dwóch, tak. Co dalej, co nie? Bo no, mam jakieś takie wrażenie, że po prostu chociażby przez samo brzmienie, właśnie podejście, tą świeżość, nawet tą duchową, którą też mhm. gdzieś tam mamy. Że to coś nas łączy i że no, w jakiś sposób współtworzymy to młode pokolenie. Nie? Mm -hmm. Totalnie jakby Stara Gwardia dalej działa. Nie? W ogóle nie, nie, nie o to chodzi, że coś się kończy, ale no, że jest to młode pokolenie i, i, i jest jakaś taka nowa, teraz świeżość, nowy vibe na tej chrześcijańskiej scenie. I przede wszystkim, właśnie, fajnie by było, żebyśmy trzymali się razem. Nie? Mhm. I e, pokazałeś mi e, dzisiaj na przykład młodego e, rapera e, chrześcijańskiego, który. E, jaką maksywę? E, KP. Mhm. Mhm. Super ziomek, w ogóle, mega wiesz. Świadomy tak jakby tego, co, tego, no. co chce robić. To mi się chyba najbardziej no. podoba, bo e, jakby tak trzeba było ocenić, wiesz, rzetelnie. Z perspektywy po prostu tutaj jakiegoś teachera, preachera, wiesz, rapowego z doświadczeniem, no to bym powiedział, że o, tu no. niedociągnięcia są, tutaj jeszcze można. Popracować, natomiast. No. Ciekawe, czy. Bo burza jest za. No, nie ciekawe, wiem, to mogło słychać. być słychać, ale jak no. tak, to sobie. Nagrywam jest Trzasnęło burza. na grubo. To nie u was, to u nas. Tak sorry. jest. Więc nie, no easy. Mhm. Także. Y, y, mi się podoba u, nim, y, u niego to, że on tak jakby ma taką świadomość tego, co chce robić. Y, krystalizuje się taki y, y, u niego taki jego styl. Y, mhm. To mi się podoba, bo bardzo wielu chrześcijańskich raperów właśnie czerpie y, od tału, albo mhm. Od cukra albo od anatoma, albo od kogoś tam jeszcze no tak. innego, a, a, a mało słyszałem takich osób, które były przebojowe w tym, były takie. Widzisz, ja go kupuję też kompleksowo. To jest taki chłopak, który tak. wizerunkowo mi się ty, podoba. Zamknę okna, na Spoko, spoko, spoko. Wizerunkowo mi się podoba, jest ciekawy, wiesz, umie widać w te dzisiejsze czasy, bo też prowadzi TikToka. E, też gdzieś tam można powiedzieć, że jakaś żyłka do przedsiębiorczości jest, bo e, tam, jakiś tam swój merczyk próbuje ogarniać. Więc podoba mi się to, że gość działa, nie? a skillsy przy tym potencjale to jest kwestia po prostu czasu. Nie? To jest kwestia mhm. wykrystalizowania, wyskilowania. Ja też przecież skilowałem bardzo no długo. Tak, nie? No tak. A w jaki sposób go odkryłeś albo jak się o nim dowiedziałeś na przykład? Stary, nie pamiętam. Trafiłem jakoś przypadkowo na jego numer, stary na YouTubie no jakiś jedy. czas okay. temu. I no właśnie, ja jestem ciekaw, ilu jest jeszcze takich raperów, nie? Wiesz, właśnie o to chciałem spytać, bo po prostu. Ja tak rzadko, prawie w ogóle, w sensie no no. dosłownie, bo gdybym kogoś w taki sposób na przykład znalazł, to bym pamiętał, nie? a dosłownie no, no, nie no. jestem w stanie sobie przypomnieć, kiedy ostatni raz kogoś takiego, e, naprawdę wiesz, konkretnego jakiegoś zawodnika odkryłem tak. e, i, i, i zastanawiam się, w jaki sposób właśnie to community młode ma się tworzyć, jeżeli jest tak trudno właśnie znaleźć tych młodych ludzi. Nie? I to jest no coś pięknego, że znalazłeś tego ziomeczka. Bo prawdopodobnie właśnie będzie nam dane się z nim może zobaczyć, i będziemy tak. mogli coś tam, jakieś relacje nawiązać, coś podziałać, nie, byłoby super. No ale przede wszystkim, właśnie, tak patrząc w, w przyszłość, no to jak możemy. Yy, ja, co my możemy zrobić, nie? żebyśmy byli w stanie w ogóle odkrywać innych ludzi? Którzy, którzy też robią tak naprawdę to, co my, nie, młodszych, którzy. Szóło mi w ogóle może... do głowy stary, no. i to jest taki pomysł, wiesz, to jest taki pomysł marzenie, nie taka wizja, mhm. e, która, e, za którą kompletnie nie wiem, jak, jak trzeba by było się zabrać, ale wydaje mi się, że e, gdyby w ogóle mogło do tego dojść, to byłoby to przepotężne i mogłoby to zrzeszyć. Bo wydaje mi się, że potrzebujemy mhm. impaktu, nie? Potrzebujemy jakiegoś tak. dużego wydarzenia. Które, które mogłoby tak jakby znowu sfokusować ludzi na tym, na, na tym temacie, bo jest mm -hmm. dużo małych ruchów, dużo oddolnych ruchów tak. na tyle na ile pozwalają nam możliwości każdemu z nas osobna, ale... Mm, nie było takiego impaktu, takiego dużego wydarzenia w ostatnim czasie, który pozwoliłby, wiesz, tak jakby wstrząsnąłby no. tak bardzo środowiskiem i tak bardzo ludźmi, którzy mogliby być zainteresowani, że znowu skupiłby swoją uwagę, znowu skupiłby uwagę ludzi na tak. sobie, na tym, czym jest chrześcijański rap generalnie. I jakiś czas temu przyszło mi do głowy coś takiego, że trzeba, stary, w Polsce zorganizować festiwal, mhm. ale... Na, na światowe moce przerobowe już, czyli na przykład zrobić stary festiwal, na który zaprosisz Lacrae, KB, e, tego A, Kalewa Gordona, e, wiesz, 1K Few i oni wszyscy, gdyby przyjechali stary i zagrali festiwal w Polsce mm -hmm. i nie jest to możliwe, żeby na tym festiwalu nie pojawili się wszyscy Zajawkowicze i wszyscy entuzjaści chrześcijańskiego rapu z Polski, nie? To jest nierealne. A, nice. I gdyby zgrzebać ich wszystkich pomysł. do jednego miejsca no. i stary skorzystać z tego, że mamy wszystkich w jednym miejscu, spróbować jeszcze raz oddolnie rozpalić zajawę w tym środowisku, no. myślę, że to mogłoby być, y, to mogłoby wywrzeć mm -hmm. duży wpływ mm. na, na chrześcijański rap w Polsce dzisiaj. Ciekawe. Mega ciekawe. Y, jak, jak się tym. Jak, jak to zrobić, nie mam zielonego pojęcia, no. nie? Tak jakby Czyli... ja jestem chłopak z prowincji, nie tak, wiem. Tak, tak, tak. Ale takie coś mi przyszło. Do, no. Wiesz, pojawiło mi się w sercu jakiś czas temu, żeby mm -hmm. coś takiego spróbować zrobić. To jest mega mocna myśl. No tak, tak, tak. Czyli po prostu potrzebujemy pewnego dużego wydarzenia, nie? które mhm. tak jakby y, zaznaczy też po, początek czegoś nowego, nie po Tak, prostu. to znaczy, no to, to trochę tak sposób. jak powiedziałeś wcześniej, era no. tału i potale. E, tak. To trochę teraz źle zabrzmiało, nie? Ale e, e, no. nie, era przed tałem i potału, czyli, czyli e, tak, tak, tak. E, to, jaki no. impact wywarła na scenę chrześcijańską, wiesz, jego osoba, jego tak. ruchy, jego działanie. Jego jakość, mhm. ale z racji na warunki na przykład nie było tam takiego aspektu właśnie tworzenia się community. W sensie coś tam się może działo, ale na przykład nie, nie, to jego nawrócenie nie doprowadziło do zawiązania się jakiegoś większego community? Wewnątrz chrześcijańskiego tylko... rapu, tak jakby nie, bo Piotrek tak, też no... nie był osobą, która się zintegrowała mocno ze środowiskiem. nie? To trzeba tak. też w twarz sobie powiedzieć. Tak. Więc że w tym to sensie była jeszcze pewnego rodzaju samotna wyspa. Wiesz, tak jakby Bozon tak. Records miało taki potencjał, nie? żeby stać tak, się takim Lead tak, tak, tak. no. Records. Koniec końców się nie stało, ale tak jakby wiesz, no nieważne. No, no właśnie. I y... teraz kwestia wydarzenia jakiegoś prawdopodobnie, które będzie miało duży impact, no nieporównywalnie mm -hmm. do tego, tylko jakby po prostu też jakiegoś no kolejnego tak, no. kamienia milowego w tym środowisku, tak, tak. nie? Ale z tym aspektem, żebyśmy umieli stworzyć z tego, żeby zaciśniła się to środowisko, nie? Tak, tak, To jest tak. zarąbisty pomysł, nie? Naprawdę. Na pewno warto właśnie, żeby... Inaczej. Na pewno... My gdzieś tam robimy dużo, w sensie ty to już mm -hmm. w ogóle więcej, ale no chwilowo na potrzeby tej rozmowy, powiedzmy, stawiam nas, jak jakiś tam nie wiem. Nie, no bardzo ludzi dobrze, bo w ja, ja, ja w ogóle nie uważam, miejscu, żebyśmy. Tak? No. Ja w ogóle nie uważam stary, żeby była jakakolwiek, wiesz, jakakolwiek różnica na moją korzyść. Wręcz przeciwnie, wiesz, jesteś w środowisku, jesteś zaangażowany, więc ja też chętnie wielu rzeczy nauczę się od ciebie, nie? I, i tak jakby hmm. wiesz, skorzystam z, tak. z, z, z twojego doświadczenia. No. Nie? Bo... Jesteśmy jakby w... W podobnej pozycji w tym sensie. Mm -hmm. w, w tym momencie. W takim sensie, że y, nie mamy jakby deali z jakimś labelem, nie mm -hmm. mamy swojego labelu. Y, podobna sytuacja też taka formalna i powiedzmy wydawnicza, nie? Tak. I obydwaj w podobny sposób teraz robimy ruchy, jeśli chodzi o to, na co możemy sobie pozwolić, w jaki sposób działamy, produkujemy, wydajemy, promujemy, nie? Jakby tak, w tym tak. sensie mówię. I. Mm, Widzimy, jak dla nas to jest trudne w ogóle robić chrześcijański rap przy no. jakimś tam bardzo małej ilości środków, a wielkim wymaganiom, porównując się do światowego rapu, no to już w ogóle tak no, jest... chcemy osiągać, jakby robić rzeczy, które wyglądają po prostu tak jak światowe, no, ale wiesz, nie mają. W, w jakimś pieniędzy, tam stopniu nie? muszą być konkurencyjne muszą ze względu, być, dokładnie, dokładnie. Ze względu no. na to, że ten człowiek, który stanie przed wyborem. No. E, no to będzie miał naszą muzę i muzę ze świata, nie? I, no. i wiadomo jest, że nasza muza dla człowieka wierzącego będzie miała przewagę treści tak? i korzenia, w którym została, z, z, tak. tak jakby z którego wyrasta. Tak. Ale jeżeli będzie tragiczna jakościowo no to nie będziemy chcieli jej słuchać, bo no. w dzisiejszych czasach to już nie jest tak jak kiedyś, że miałeś, nie wiem, dwie kasety na krzyż, które gdzieś tam dostałeś od kogoś i słuchałeś to, czego było, tak. to, to, co było do słuchania. Dzisiaj, jak pierwsze 10 sekund utworu cię nie kupi, to przełączasz i odsłuchujesz następny, bo masz przez Spotify'a bibliotekę całego świata do słuchania Dokładnie. i nie ma czasu na muzę do dupy. Dokładnie. I no. dlatego my tak jakby też nie możemy pozwalać sobie na braki jakościowe, nie? Dokładnie. I a i to tak kosztuje. Tak. A to kosztuje. Dokładnie. Więc jak jakby sami musimy mm, walczyć o swoje, mm -hmm. a nie mamy nawet zgromadzonych jakichś wieś, środków czy jakichś możliwości, z których moglibyśmy tak serio wspierać y, młodszych od nas. Tak. I to jest ten paradoks i taka trochę smutna jakaś rzeczywistość, smutny aspekt, nie? Mm -hmm. że po prostu my musimy grindować ciągle, tak. a co dopiero o po, pomaganiu po młodszym, nie? czy tworzenie jakiegoś community, gdzie na przykład kolach od, od już kilku lat też próbuję ze swojej strony stworzyć jakieś to community, czy jakoś networkować się z ludźmi, mhm. ale też właśnie, wiesz, to jakby fresh mercy, zadziało się, ale mimo wszystko, wiesz, nie ma też może środków, czy jakby... No to, to nie chodzi oczywiście o pieniądze, ale że y, też takie inicjatywy nie działają, nawet y, tak na dłuższą metę, nie? nie są jakby ja ciągłe. I ten to... owoc jest zawsze jakiś taki ograniczony. Mhm. I tylko jedna rzecz jeszcze, no. że y, y, tak, więc jak... Y, więc nie mamy na przykład czasu też tworzyć community na przykład z ludźmi, którzy robiliby nie wiem jakieś nagrywki na półgwistka, nie mhm. tylko młodzi, którzy chcieliby wejść też do, do maksa, środowiska i współtworzyć to. środowisko chrześcijańskiego rapu, naprawdę muszą być haslerami, którzy tak. grubo cisną, nie, tak, bo tak. my jesteśmy już dalej gdzieś tam, a dalej nie mamy luzu w tej kwestii, tak, to naprawdę dokładnie. musimy grindować, haslować, dokładnie. nie, więc młodsi tak samo muszą robić, no, i tak naprawdę, bardziej, nawet bardziej, no, i pod tym kątem jest mega ciężko. Bo my jeszcze jesteśmy ciężko, gdzieś w nie? tym środowisku jakoś no. rozpoznawalni, więc raz na czas no dostajemy właśnie. jakieś wsparcie od ludzi, wiesz. Mamy Dokładnie. opcję gdzieś zagrać, no. więc jak zagrać, to i zarobić, więc tak. czasem jest na ruchy i tak dalej, i tak dalej. Gdzieś Dokładnie. ktoś cię wesprze, bo zna już twoją ksywę, zna twoją markę, wie, że jesteś swój, że jesteś sprawdzony i tak dalej, tak dalej. I tak dalej. A młodziak ma trochę ciężej, bo nie ma, tak. że tak powiem, nikogo za sobą, kto może Dokładnie. poręczyć za nim, nie? I, 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 I ciężej jest, że tak powiem, wywalczyć cokolwiek. No. I to y -y. samo jest też w uwielbieniu, właśnie, że ludzie muszą stawać się bardziej tacy, jakby to powiedzieć? Uniwersalni, nie? W tym jak mm -hmm. tworzą. Muszą umieć robić swoje rzeczy, muszą umieć ogarniać jakiś aspekt wideo czy social mediów, i muszą się umieć promować, bo tak. zrobisz super klip, ale nic z tego, jeśli jeszcze go nie no nie wypromujesz, nie, tak. nie zainwestujesz na przykład w marketing, nie? Mhm. Więc po prostu patrząc w przyszłość jest też mega ciężko e, po prostu dotrzeć w ogóle do tych odbiorców, mhm. nie? A tym bardziej w takim niszowym community, więc, też na przyszłość jest naprawdę przed nami dużo ciężkiej roboty i szczególnie przed młodymi. Dużo Ale ciężkiej wiesz, roboty, tak mówię, że żeby dotrzeć w tym. Nie? Ja sobie ja myślę potem e, takimi kategoriami, że wiesz, jeździsz po konferencjach, e, grając e, różne koncerty, różne imprezy, mhm. i na tych konferencjach często jest od 500 do 2000 osób. Nie? E, tak. i potem odpalam sobie internet i patrzę się, na chwała mu e, we Wrocławiu wjeżdża 25 tysięcy osób. Mhm. Nie? I tak jakby ci ludzie muszą czegoś słuchać w sensie nie, no nie uwierzę w to, że nie słuchają muzy, nie? Okay. Czyli w pewien i, sposób i, i trzeba jak wykorzystywać, nie? Jak Trzeba wykorzystywać dotrzeć? ten potencjał tego, co dzieje się na żywo, tak? Mm -hmm. Coś takiego, nie? No chciałbym po prostu, wiesz, jakoś mm -hmm. próbować zwracać uwagę tych ludzi e i myślę, że tutaj też jest tak, jakby odezwa do ludzi, którzy mają opcje, mają pieniądze, bo my możemy o tym gadać, my to tak. mamy w sercu i możemy grindować tak jak mówisz, robiąc muzę nie? I korzystając tak. ze środków, które mamy żeby wykrzesać z tego jak najlepszą jakość, ale są ludzie, no. może nawet ktoś, kto nas słucha, kto byłby w stanie albo samemu, albo wspólnymi siłami pomóc zorganizować duże wydarzenie, nie? Albo, albo tak jak mówię, nawet ten festiwal, no. jeżeli, jeżeli tak. to jest Boża wola, nie? Kurczę... To, to wiesz, dla nas. Potencjał potężny. Nie? Potencjał no, dla nas to są rzeczy, które wydają się niemożliwe, ale podejrzewam, że nad nami są ludzie, którym Bóg pobłogosławił obficie i byliby w stanie to zrobić. Nie? Pytanie, czy też mają to w sercu? Nie? Tak jakby no. w pełnej wolności. A jeszcze inny aspekt. Chciałem Cię spytać, co Ty uważasz. Czy właśnie bardziej czujesz, że rap chrześcijański jest takim gatunkiem, który gdzieś funkcjonuje? w tej szarej strefie pomiędzy kościołem a światem? Czy na przykład jak czujesz się z tym, kiedy na przykład, nie wiem, no, no chociażby tak jak ja teraz robię, że ten rap jest taki bardzo, staje się bardzo osadzony w kościele, nie? Mhm. Jak, jak, jak się z tym czujesz na przykład? Co ty uważasz, nie? Że z jednej strony rap jest tą muzyką, która właśnie dociera do świata i jest w tej szarej strefie, nie jest kościelną muzyką, mhm. a z drugiej strony, no na przykład to co ja robię, no. To jest kościelna muzyka, no, no bo stricte no. nawijamy o rzeczach jakby dla chrześcijan, nie? I co ty tak. o tym myślisz? Właśnie jak patrząc w przyszłość, czy te obydwa nurty po prostu powinniśmy cisnąć? Czy może, nie wiem, bardziej wejść właśnie, połączyć się z Kościołem, żeby mieć mocniejsze wsparcie? Myślę, co że... Co myślisz w ogóle, nie? Ja wiesz co, ja mam, mam taki obraz generalnie też o muzyce, nie tylko o rapie. Nie, jest, git, jest Generalnie o jest muzyce mam taki, taki, taki obraz, ale zaczynając od obrazu kościoła, tak jakby i potem przerzucę to na muzykę. Kościół z założenia miał dwie swoje główne funkcje, tak? Był kościołem tak jakby kościołem hierarchicznym, kościołem biskupim. Mm -hmm. i kościołem apostolskim, tak? Czyli z jednej strony, tak, tak jakby można było sobie to, można sobie to wyobrazić w ten sposób, że masz mm -hmm. e, kościół jako społeczność, który działa do wewnątrz, bo, mm -hmm. bo wewnątrz ma już ludzi, których trzeba no formować, właśnie. których trzeba e, karmić, o których trzeba dbać, e, z którymi trzeba się jednoczyć i wzrastać z nimi, mm -hmm. ale z drugiej strony ten sam kościół musi działać też na zewnątrz, żeby... Otwierać tak. się na nowych ludzi, którzy przyjdą. I tutaj jest tak samo. Mm -hmm. Tak jakby z jednej strony muzyka uwielbieniowa, która działa w kościele, tak. z mm -hmm. drugiej strony powiedziałbym takie działania kryptoewangelizacyjne albo właśnie taki apostolat, mm -hmm. nie? że gdzieś funkcjonujesz tak. na zewnątrz, kościoły uliczne, czy ludzie całkowicie na pierwszy rzut oka niezwiązani z kościołem. Mm -hmm. Na przykład e, też o tym tak. wspominałem właśnie u Krzyśka. Nie wiem, taki Stef Kary, czy, czy, czy Kuba Błaszczykowski, czy jacyś inni. Wiesz, mm -hmm. tak ciężko z odkopa wymienić, ale dużo no. jest takich ludzi, którzy tak, tak, tak. działają. E, nie wiem, e, Misiek Koterski, czy, no e, czy ten, e, kurczę, zapomniałem jak on się nazywa, ten kucharz Amaro. Amaro. No, no, no. Wojciech to jest? Wojciech Amaro, Wojciech Amaro chyba, nie? Tak. E, więc chodzi mi też o, ta, o, o, takich, o takie osoby, które funkcjonując w normalnym świecie e, tak jakby głoszą to przesłanie e, e, Jezusa, głoszą to przesłanie Dobrej Nowiny, e, tam gdzie mają zasięgi, a mają potężne zasięgi i, mhm. I tak samo z muzą. Tak samo z muzą rozrywkową, przeróżną, z rapem chrześcijańskim tak. czy z rapem, który, który tworzy na przykład osoba wierząca. I ten przekaz artykułuje poza kościół, mhm. żeby próbować ściągać te osoby do kościoła. Szczerze powiedziawszy. To jest, powiedziałbym, jeszcze trudniejsza opcja, bo musisz być tak mocno osadzony w kościele, żeby ten świat cię nie wessał. Dokładnie. Trochę bezpieczniej działa się w kościele, bo tutaj jednak jesteś otoczony swoimi i, tak. i pomogą ci w sytuacji jakiejś trudnej i tak dalej. Masz cały czas ten support od ludzi wierzących, a poza możesz być sam, mhm. nie? dlatego musisz być mocno tak. osadzony w kościele. Musisz, wiesz, mieć Dokładnie. naprawdę solidny grunt i, i mocną wiarę, niezachwianą, nie? No. Ale myślę, że jedno okay. i drugie jest turbo ważne. Turbo ważne. Mm -hmm. Bo Super, my musimy czyli... naszym ludziom no. dostarczać rozrywki i, i, i pokarmu, i chleba na co dzień w postaci muzy. Mm -hmm ale musimy też sięgać po innych, no bo taka no. jest nasza misja, nie? Tak jakby po to tak. zostaliśmy powołani, koniec no. końców widzieć i głoście, nie? No. Na cały świat. No. wydaje mi się, że właśnie jednak chrześcijański rap dotychczas miał bardziej tą funkcję właśnie wychodzenia do świata i bycie tym łącznikiem i mam wrażenie, że teraz dzieją się fajne rzeczy, ale już Kolach zaczął to robić, czy Emenzino i tak dalej, mhm. że właśnie było większe połączenie tej muzyki i też z kościołem, no i że właśnie masz ludzi, którzy totalnie cisną do świata, ewangelizację i tak dalej. I masz też bardziej ten nurt, yy, w którym, no, który jest bardziej połączony z kościołem, też z uwielbieniem i w ogóle taki bardziej insajderski, mhm. nie? I oczywiście da się obydwa łączyć jak najbardziej, nie? Ale w takim sensie, że mamy dwa kierunki trochę działania, nie? Tak, I właśnie tak. wydaje mi się, że mm, na przykład... Yy, u mnie na przykład moi słuchacze w ogóle mają tak, że mam wrażenie, że oni nie mają do końca zajawy na to, żebym ja robił kryptowangelizację, na przykład, że to no, ale... po prostu nie siada u nich, jakby u słuchaczy. Tak, nie nie? Ma potrzeby, nie? tak. ale właśnie totalnie potrzeba, yy, potrzeba ludzi, którzy właśnie będą też wychodzili. No są jacyś ludzie, którzy to robią oczywiście, nie? Nawet jakiś trips, który po prostu jest wierzącą osobą, robi muzę po prostu. Dobra, on może nie, nie, nie super intencjonalnie jakoś, ale wiesz, że osób wierzących w przestrzeni publicznej. Tak, które no, ale po masz prostu... kurczę, no nie wiem, no do przykład no. Edzia, nie? Który gdzieś tam wiesz, działa sobie na TikToku i naprawdę wiesz, jest mega popularnym gościem, mhm. ale e, raz na czas zjawia się na jakichś wydarzeniach, wiesz, e, bo to głównie o to jest oparte, że on tak jakby w mediach, z tego co widzę. E, nie, nie, nie przemyca żadnych treści, ale jeździ na wydarzenia, na przykład na rekolekcje, prowadzi jakieś konferencje, tak. to znaczy nie konferencje, tylko świadectwa, yy, e, tak, mówi tak, jakieś tak. swoje yy. doświadczenie, wiesz, wiary i tak jakby dzieli się swoim doświadczeniem wiary gdzieś na jakichś yy. przeróżnych wydarzeniach. Myślałem, że może mówi nauczania całe. Nie, 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 <laughs> okay. nie, nie. nie jest takim, wiesz, okay. ostrym, ale świadectwem, yy, tak dzieli jakby. się świadectwem, no. tak, tak. Nieźle. Więc to jest też fajny przykład no i właśnie, no i kurczę, no takich to są, przeróżne drogi są do wybrania, nie? To tak jakby mhm. też nie jest powiedziane, że każdy kategorycznie musi się zamykać, aczkolwiek no myślę, że Pan Bóg tam, wiesz, no przede wszystkim to trzeba odkryć, nie? Tak jakby mhm. powiedziałbym, że swój charyzmat tak. w tej przestrzeni, no, to do czego no. Pan Bóg ciebie konkretnie powołuje, do czego ty jesteś konkretnie, tak jakby co tobie jest zadane, nie? No właśnie, dokładnie, dokładnie. Dokładnie. Fajnie. Już kończąc, chciałem jeszcze zadać jedno pytanie, bo jestem mega ciekawy. Mhm. Jak myślisz, bo jakby o aspektach takich duchowych gadaliśmy trochę w poprzednim odcinku, więc teraz skupiamy się bardziej już na takiej stronie, no jak funkcjonuje środowisko, jak po prostu działać nie jako artysta chrześcijański. Jak myślisz, nawet ja i ty, ale też szczególnie właśnie też młodsi od nas, jak my będziemy działać pod kątem finansów, DIY, robienie jakby rzeczy samemu, podczas gdy po prostu wszystko, co widzimy w świeckim rapie, e, wszystko, co trafia przez algorytmy, no to, to są konkretne rzeczy, nie? że mm hajs -hmm. tam się zgadza, są Tak, to już widać stary po sprzedażach. Polski wiesz, już teraz mega doinwestowany. 80 tysięcy osób na tym, na na narodowym, Sanach, tak. 60 parę tysięcy osób, Mata, 40 parę tysięcy tak. osób, wiesz. Koncerty przeniosły się z klubów po prostu na hale stare i na stadiony. No. Mm, to są miliony złotych, nie? To, no. to, to nie są, wiesz, to nie jest grosz, tylko to są miliony tak. złotych, nie? Dokładnie. To jest y, koncert takiego maty, to jest dwa razy chwała mu, nie? Dokładnie. I... i, i mm, jak my mamy się do tego odnieść, nie? W takim sensie, że no wiadomo, nie ma porównania w ogóle. No, ale to znaczy... dlatego się zaczynam zastanawiać, czy może nie jest nam jako na przykład artystom, ale też jako raperom, potrzebny większy support ze strony Kościoła. A żeby był większy support, czy na przykład nie jest nam potrzebne większe połączenie z Kościołem. A to że wiesz, zdecydowanie... to jest moja jakaś rozgmina. Mm -hmm. Nie mówię, wiesz, jak, że to jest jakiś tam statement, ale mm -hmm. dlatego idę w tym kierunku, bo zdecydowanie w dzisiejszych czasach Potrzeba zainwestować w, w, w to, co się robi, żeby to znaczy, w ogóle to tak, doszło do ludzi. Nie? I, wiesz, I jak to robić takim jest na przyszłość? Słuchaj, my nie będziemy mieli. My nie damy ludziom nic. No, szybka kalkulacja, tak? Mhm. Taka najprostsza. Rzeczy niezbędne do tego, żeby w ogóle powstał utwór rapowy. Jak, jak, no. Jakikolwiek, tak? Bit. W dzisiejszych czasach koszt, no w zależności od tego, czy sam robisz bity, czy kupujesz tak. bit od kogoś, ale nie kupisz dobrego bitu poniżej 500 zł, tak? tak. Zakładam, że nie, 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 nie no. ma takiej opcji. Powiedzmy, um, że 500 do tysiąc. Tak. Nie, tak. I, to jest, i, to jeszcze, I to jeszcze nie no. jest jakaś wygórowana cena, powiedziałbym. Tak. Realizacja tego nagrania w studiu, nie wiem, ja akurat nie realizuję tego w studiu, więc nie wiem, ile teraz kosztuje godzina pracy, tak. ale podejrzewam, że za nagranie całego numeru z pracą realizatora to jest kilkaset złotych. Załóżmy, że 500. No, Miks utworu, po raz kolejny tutaj powyżej 500 złotych raczej. No. To topowych... może być coś typu 300 do 1000, nie? Tak, ale tak. raczej 500. No. Kolejny. Więc tu tak. masz około 2000 no. złotych już na samym starcie, tak? tak. I nie no. mówię tutaj o teledysku, nie mówię o coverach e, mhm. gdzieś na Spotify, czy o jakichś grafikach, o jakiejś sesji zdjęciowej, promującej, Dokładnie. czy o jakimś kontencie, który chcesz dostarczyć na Instagram i chcesz, żeby był jakościowy, Dokładnie. a to są rzeczy cały czas e, tak. e, naprawdę minimalny budżet. My nie tak. mówimy o czymś, co tak. może konkurować z teledyskiem realizowanym przez ekipę filmową no z efektami specjalnymi i tak dalej, które kosztują dziesiątki tysięcy złotych, bo tyle kosztują teledyski no. e, czy nawet setki tysięcy złotych, ale no. tyle kosztują teledyski, e, które realizują na przykład nie wiem, e, dla, dla, dla Maty czy dla Okiego e, tak. podejrzewam, że to są teledyski, które e, sam mam ekipę z Krakowa znajomych, e, z którymi znamy się już od dłuższego czasu. Mhm. E, bardzo dużo klipów rapowych, od dawna zrobili w Polsce, i to jest taki no. ekipa, która od 15 tysięcy zaczyna rozmowę o street video. No właśnie. O street no video. No. Więc y, to jest wzięcie kamery na ulicę i nakręcenie teledysku. Nie? Mhm. Więc to, co my musimy robić, nie, żeby, żeby wejść w ten, nazwijmy to rynek, aby wejść tą, w tą przestrzeń ze swoim przykazem, to jest po prostu albo mieć te pieniądze, albo po prostu działać z ludźmi, którzy. No razem z nami tak inwestują trochę tak. w tą muzykę. Tak. I tak, tak te pieniądze są wtedy potrzebne. Ale wtedy po prostu ktoś robi to w jakiś sposób albo wolontaryjnie, albo podchodzi do tego jako do wspólnego projektu, który po prostu robimy tak, dla Boga. Wiesz, no, patroni Ale te pewnego... środki i tak są potrzebne mhm. finalnie. Patroni pewnego, Nie? w sensie taki, taki rodzaj jakiegoś patrona, mecenasa sztuki, wiesz, ma w swoim założeniu też opcję no. wpływu tak, na to, co robisz. Tak. I ja myślę, że to w ogóle. Ostatnio miałem taką sytuację, że mhm. jakiś właśnie jakiś człowiek, którego serdecznie pozdrawiam, bardzo mu błogosławię, wiesz, postanowił mi po Bogu sławić właśnie mm -hmm. dziesięciną. To była dosyć duża kwota i ja byłem, wiesz, no zamurowało mnie też powiedziałem, podziękowałem mm -hmm. mu oczywiście i powiedziałem, że jeżeli chciałbyś, wiesz, tak jakby mieć Mega. wgląd w to, co robię, mogę ci podesłać jakieś rzeczy do feedbacku i tak dalej, żebyś sobie obczaił, co robimy teraz, w jakim jesteśmy, na jakim jesteśmy etapie i tak dalej. On akurat nie odczuwał takiej mm -hmm. potrzeby, nie? I podziękował za to, ale, ale wiesz, bardzo serdeczny w tym mm -hmm. wszystkim. Natomiast Mega. wydaje mi się, że to jest bardzo, ale to bardzo potrzebne. Ta Funkcja dziesięciny mhm. w kościele jest cały czas tak, jakby działa, i widać, że mnóstwo ewangelizatorów, osób, które wiesz, jeżdżą, głoszą konferencje i tak dalej, karmią no. ludzi Słowem Bożym, to już jest, że tak powiem, na porządku dziennym. Ci ludzie żyją z tego, utrzymują się. Myślę, że kolejnym tak. etapem, tak jakby rozwoju tego wszystkiego tak. jest właśnie rozrywka, muzyka. I, i, no. i tutaj ta nasza przestrzeń, w której my chcemy działać, bo żeby muzyka była jakościowa, żeby to był regularnie dostarczany content, żeby to był tak naprawdę nasz daily bread, żebyśmy mogli działać codziennie, nie Oj, zastanawiając tak. się nad tym, to fajnie by było, no. gdybyśmy mogli żyć z tego, nie? Żyć dzięki dokładnie, temu, że ty dokładnie. budzisz się rano, stary, idziesz do studia i myślisz, co dzisiaj dostarczysz ludziom, nie? No. A nie, że idziesz, dokładnie, wstajesz dokładnie. rano, idziesz do roboty, a potem jak ci starczy czasu, człowieku z zapałkami w oczach w nocy idziesz do studia i myślisz, co zrobisz dla ludzi, nie? Dokładnie, dokładnie Czy Czyli podsumowując, potrzebujemy na przyszłość do działania, ponieważ ta scena się zmienia i tak jak zmienia się świecka muzyka, tak też chrześcijańska, chrześcijańskie środowisko rapowe i w ogóle muzyczne się zmienia. Idzie po prostu z duchem czasów. Potrzebujemy, tak jak powiedzieliśmy, tego aspektu community żebyśmy mogli mhm. się łączyć, żebyśmy mogli się poznawać, żeby właśnie taki Anatom mógł poznać takiego KP, tak, bo ta, 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 ta tak jak syfka, nie, tak, e, żeby po prostu móc mieć tą przestrzeń do wzajemnego poznawania się, do spotkania się. Mega w tym pomaga e, fizyczne, e, po prostu fizyczne okazje do, do spotkania mhm. się, zlinkowania się. E, potrzebujemy mm, Takich momentów, właśnie, które będą wyznaczały ten, ten nowy sezon, nową erę. Nie? Mm -hmm. Potrzebujemy y, takich okazji do, też do spotkania się, których wcześniej może nie było, albo które mm -hmm. zdarzają się bardzo rzadko. E, I wydaje mi się, że serio, super ważnym aspektem e, jest zapraszanie artystów, którzy działają konkretnie na koncerty. Mm -hmm. Na posługi jak najbardziej, ale wydaje mi się, że w tej obecnej erze, gdzie my tak naprawdę musimy. No, już nie wystarczy tylko robić posługi. Nie? Nawet jako chrześcijański raper posługujący musisz i tak robić aspekt biznesowy. Nie? Tak. Więc jeżeli tak. ludzie będą chcieli zapraszać nas też na koncerty, to to bardzo, bardzo pomoże nam na przyszłość. Zarówno inwestować w swoją sztukę, bo musimy już zainwestować nie tylko wydać kawałek, ale zainwestować w szereg rzeczy, nie? żeby ten tak. utwór mógł się w ogóle ukazać. No to potrzebujemy tych finansów i super metodą jest, kiedy możemy po prostu grać koncerty, które są, że tak powiem, to jest uczciwa robota warta tej ceny, nie? Tak. A jednocześnie robimy coś fajnego duchowo, ale tak. też dzięki temu możemy... Ja się zawsze ci... śmieję się, że w tym roku bardzo fajnie nam idzie z koncertami i... I po prostu gadam sobie z Danielem i z Nelą, i, i, i właśnie z, i z Sarą moją żoną, że kurczę, jestem tak zarany tym, że te koncerty są. Ale nawet nie dlatego, że mamy z tego faktycznie pieniądze, możemy je reinwestować mm. i że to wszystko się kręci, tylko że gdyby z tej mojej muzy nie było żadnego przychodu w tym momencie. To ja bym chyba nie był w stanie już tego robić, bo byłoby to nierozsądne w tym momencie. No nie? tak, Bo Sara jest, to jest to w ciąży, stary, mam dziecko, ty te, też w ogóle znasz no temat. To, to jest mój dylemat, dylemat wiesz, z no. ubiegłego roku, nie? Więc tak jakby, nie chodzi o te pieniądze w takim ja sensie, żeby się, i się bogacić. Bawić jako trzydziestolatek. Czy ja no. mam, wiesz, czy ja mam poświęcić czas rodzinie, wiesz? Dokładnie, a masa ludzi dokładnie. chce tej muzy i namawia nas, róbcie, nie przestawajcie, ale z drugiej dokładnie. strony to jest naprawdę ciężka decyzja. Tak. Nie jesteśmy bo, w stanie bo, robić nie? Siadasz w domu i ten czas, no nie jest z gumy, nie? nie rozciągniesz tak. tego czasu. I żeby poświęcić go na jedno, no. musisz go zabrać temu drugiemu, więc Dokładnie. ja muszę zabrać Dokładnie. czas swojej żonie, muszę zabrać czas swojemu dziecku, muszę zabrać czas swojemu domowi, w którym mógłbym tak. w tym czasie, nie wiem, posprzątać albo coś zrobić konkretnego. Dokładnie. Iść do studia na kilka godzin, Dokładnie. żeby zrobić numer, nie? tak I te finanse, zarówno wsparcie, jak i koncerty sprawiają, że to, że my się tym zajmujemy, to nie jest nierozsądne. Tylko, no. jakby, jak ja się tak śmieję, że tak się cieszę, że to jest takie Uh... Tak, że, to, że ja mogę to w ogóle robić, że te finanse sprawiają, że to nie jest głupie, że to nie jest głupstwo, że ja się tym ciągle zajmuję. Tak. Chociaż to nie jest tak. głupstwo, ale wiesz o co chodzi, nie? Mhm. Dziecko, jakby rodzina, dom no są nie, no, totalnie są priorytety. priorytety nie? Tak jakby... tak. I te finanse sprawiają, że, to, że, że mogę to robić dalej, nie? Tak. E, tak. To no w ogóle to nie chodzi nie? o jakiekolwiek, wiesz, finanse, fleksowanie się nie w ogóle. Nie chodzi o to, że zaraz człowieku tak. uzbierasz na Maybacha, no. nie? I dzisiaj Komplecie, jedziesz i takim autem, no. a jutro człowieku przyjedziesz, wiesz, złotym Mercedesem, nie? dokładnie. Chodzi tak naprawdę dla osób, które nas słuchają, chodzi po prostu o reinwestowanie tego, tak, żebyśmy mogli płynność, kręcić naszą działalność. O płynność, o płynność działania. Dokładnie, bo żeby nie być tak jakby Chcesz na minusie... dużo muzyk chrześcijańskiej, no to musimy mieć dokładnie. przestrzeń, w której możemy ją robić. Dokładnie, a te pieniądze, które wpływają, nie są odkładane na koncie, tylko one są wprawiane w ruch. No bo, praktycznie cały czas. Tak, i, i, i o to chodzi, to jest piękne, nie? Więc... Też wydaje mi się, że te, po prostu koncerty i, i taki właśnie mecenat nie? E, no. ze strony wierzących ludzi jest też game changerem. Mega, Także, ważne, no, mega ważne. Ja bym w ogóle nie podjął wizji o tym, że w ogóle bym nie podjął decyzji o tym, że robię jakieś następne ruchy, gdyby się nie wydarzyło to, no. co się wydarzyło. Nie? Pan Bóg mi przez to, wiesz, tak jakby pokazał, że błogosławię ci w tym, co robisz, i chcecie. tutaj i będę cię uposażał. Dokładnie. E, bo gdyby to się nie działo, no to tak jak mówi, mówiliśmy wcześniej, wiesz, no jednak są priorytety, są rzeczy ważne i ważniejsze. Moim pierwotnym powołaniem, mhm. najważniejszym jest powołanie do świętości i powołanie do ojcostwa, do, do, do bycia mężem. Dokładnie. To jest moje Dokładnie. główne powołanie w życiu jako Dokładnie. osoba wierząca, jako uczeń Dokładnie. Chrystusa, więc Bóg no. nie powołuje ci do rzeczy których miałbyś kosztem czego miałbyś zaniedbać swoje pierwsze powołanie? Więc jeżeli powołacie do ojcostwa, ale powołujecie też jednocześnie do bycia ewangelizatorem, do bycia głosicielem dobrej nowiny, to będzie to robił w taki sposób, żeby mm -hmm. jedno nie było tak. kosztem drugiego. Nie? Tak, I będzie Święty zapewniał w to porządku, nie? nie? te środki, tak. żebyśmy mogli tak, działać. tak. No. tak. No to jest Super. taka odezwa po prostu, to nawet nie jest namawianie, bo po prostu jeżeli Bóg coś będzie chciał zrobić, to On to zrobi, tylko bardziej taka odezwa do tego, żeby może gdzieś tam próbować rozeznawać, czy gdzieś w Twoim sercu mm -hmm. jest takie poruszenie, bo może właśnie macie podobnie jak my, że też zależy Wam na tym, że to też leży Wam na sercu i, i że chcielibyście tak jakby w, funkcjonować w tym razem z nami, nie? I, mm -hmm. i działać, budować tak jakby, tak, bo tak naprawdę to trzeba tak. użyć, trzeba spojrzeć prawdzie w oczy i użyć tego słowa, że musimy zbudować Budować tą kulturę, nie? że Dokładnie. musimy ją po prostu zbudować, no. i potrzebujemy rąk do pracy, no i materiałów, z których można budować. Dokładnie. Nie? A pracy jest dużo, bo jeszcze tak jak mówiliśmy, działamy zarówno do wewnątrz, jak i do zewnątrz. Tak. Także po prostu dla każdego znajdzie się miejsce w tej kulturze. Potrzeba ludzi. I potrzeba wspierać też młodszych, żebyśmy my e, też jako artyści mogli dojść z momentu, w którym tak naprawdę grindujemy, żeby w ogóle robić, żebyśmy my w ogóle mogli robić muzykę, żebyśmy mogli dojść do tego momentu, w którym jesteśmy w stanie w ogóle pomóc też młodszym, nie? Bo tak, tak naprawdę już moglibyśmy zacząć to robić, gdybyśmy mieli jakieś możliwości gdybyśmy praktyczne. mieli jak, tak. Tak, bo faktycznie nie jest łatwo, nie? Ale z kolei, jeżeli będziemy szli w tym dobrym kierunku wszyscy, to będziemy mieli też możliwości, żeby w przyszłości wspierać młodszych. Nie? I będziemy tak. mieli zarówno czas, który będziemy mogli im poświęcić, e, i będziemy mieli jakieś nie wiem, możliwości, finanse, jakieś kontakty i tak dalej, które będzie można wykorzystywać. Tak. E, chyba, A jeżeli nie no... macie, no jeszcze tak na koniec, jeżeli nie, wiem, nie macie mhm. możliwości też pobłogosławić, nie macie kasy, e, bo są różne sytuacje i tak jakby. E, w ogóle momentami nie ma znaczenia, bo są rzeczy ważniejsze, tak? To, to jeżeli macie to w sercu, to módlcie się za nas po prostu. Nie? I tak, jakby o światło dla tego wszystkiego, co się dzieje. Przede wszystkim, żeby Pan Bóg to prowadził, bo jeżeli to będzie według jego woli, to na pewno będzie sztosem. Dokładnie. I po prostu gdzieś tam do list intencji dopiszcie sobie to, żeby powierzyć Panu Bogu to, co się teraz dzieje w kwestii muzyki mhm. chrześcijańskiej w Polsce, w kwestii kultury chrześcijańskiej w Polsce, konkretnie chrześcijańskiego rapu, co jest dla nas bardzo ważne. Uwielbiajmy Pana Boga w tym, co chce zrobić, bo myślę, że Dokładnie. chce zrobić dobre rzeczy i nie mogę się doczekać. Aż to zobaczę wszystko. Amen. Także błogosławimy Was wszystkich, prosimy, módlcie się za nas i naprawdę wierzymy, że wielkie, wielkie rzeczy przed chrześcijańskim, rapowym community. I z naszej strony będziemy robić, co możemy, żeby naprawdę piękne czasy gdzieś tam były, żeby działy się piękne, piękne rzeczy. No i co? Dziękujemy Wam za ten czas. Wydaje mi się, że zrobiliśmy jakieś 70 minut rozmowy. Tak. E, dużo jeszcze tematów nam zostało, także mam nadzieję, że będziemy mogli to jeszcze kiedyś powtórzyć, e, no i że będziemy działać, i że naprawdę jak spotkamy się następnym razem na podcast, to to że będziemy aż sami zaskoczeni tym, co Bóg zrobi? nie? Od, tak. od tego stanu, tak. o którym dzisiaj no gadamy. Tego też się nie mogę doczekać. Mega. Kozak. No to trzymajcie się, do zobaczenia. Siemano. Is